subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7. Dzień dobry, Urszula Adamczyk, audycja Gość Radia 7. Dzisiaj audycja nie ze studia w Mławie, ale z Urzędu Gminy w Zawicu. Jest przy mnie wójt gminy, pan Dariusz Franczak, a będziemy rozmawiać o sytuacji, jedynej sytuacji w kraju, do której doszło właśnie tutaj, a mianowicie nauczyciele nie otrzymali pensji, nie otrzymali pensji za listopad. Dzisiaj mija 9 dzień, kiedy te wynagrodzenia powinny do nauczycieli trafić. Sytuacja, o której gmina wiedziała już kilka miesięcy temu i do której w jakiś sposób próbowała się przygotować, prawda, panie wójcie? Tak, witam serdecznie państwa. No, niestety mówię to z przykrością, że przewidzieliśmy to, przede wszystkim ja z panią skarbnik, to przewidzieliśmy tą sytuację, że pieniędzy zabraknie. Tylko nie wiedzieliśmy, kiedy ich zabraknie. Okazało się, że zabrakło pieniędzy już na miesiąc listopad w tym roku. Proszę powiedzieć, o jakiej kwocie miesięcznie mówimy, która jest potrzebna na wynagrodzenia dla wszystkich nauczycieli z terenu gminy? Jest to kwota około 500 tysięcy złotych. Wypłata miesięczna dla nauczycieli to jest tego rzędu kwota. 500 000 złotych to jest bardzo duża kwota, biorąc pod uwagę, że gmina nie jest wielka, 6 tysięcy mieszkańców. Skąd wynika takie obciążenie oświatą? Skoryguję, 6,5 tysiąca mieszkańców w naszej gminie zamieszkuje i system oświaty wygląda następująco. Mamy 4 szkoły podstawowe publiczne. Wymienię: w Zawidzu, czyli w stolicy gminy, w Jerzewie, w Osieku i w Słupi. Poza tym posiadamy 5. szkołę podstawową, niepubliczną, stowarzyszenie w miejscowości Grąbiec, do której przekazujemy 100% subwencji otrzymywanych na oświatę od państwa. Poza tym mamy jeszcze szkoły średnie. Jest to zespół szkół, w którym znajduje się liceum ogólnokształcące i technikum. Czyli 7 placówek, tak, które gmina utrzymuje. Ilu uczniów w sumie się w nich uczy? W sumie jest ponad 700 uczniów. A nauczycieli? Nauczycieli 119 w różnych rozmiarach uczą, czyli pracują w różnych rozmiarach, ale ogólnie jest to 119 nauczycieli zatrudnionych. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, ilu nauczycieli w których szkołach uczy, dlatego że nauczyciele uzupełniają swoje pensum we wszystkich naszych szkołach na terenie gminy Zawidz, czyli oprócz tej niepublicznej, czyli oprócz stowarzyszenia, czyli tak naprawdę pani tu powiedziała 7, ja bym powiedział 6, dlatego że w zespole szkół znajduje się liceum i technikum, czyli 4 szkoły publiczne podstawowe plus zespół szkół, w którym jest liceum i technikum. I powiem, dlaczego taka sytuacja wynikła, bo wyprzedzam pani pytanie. Właśnie miałam je zadać i stwierdzić, że mimo wszystko 6, a nie 7, ale jest to jak na tak względnie niewielką gminę, siatka szkół mocno rozbudowana. Myślę, że z tego co znam, systemy oświaty w sąsiednich gminach, w powiecie i nie tylko w powiecie, w całym rejonie, mogę powiedzieć, że chyba jesteśmy gminą o takiej wielkości, gdzie mamy najwięcej tych szkół, ale szkoły to nie znaczy, że w tych szkołach znajdują się dzieci, bo demografia jest nieubłagana, ona cały czas się obniża i ilość dzieci, których się rodzi, które idzie do szkół, jest z każdym rokiem coraz niższa. I tu w tych naszych szkołach podstawowych, nie pomijając stowarzyszenie, gdzie znajduje się 33 uczniów, to w naszych szkołach oprócz Zawidza w większości klas to jest poniżej 10 uczniów. Są klasy 5, 6, 7 osobowe. Tylko w Zawidzu większość klas jest powyżej 10 osób w klasie, 10 uczniów, ale też w większości klas nie ma więcej jak 15-16. Należy uznać, że nawet ta szkoła w Zawidzu jest małą szkołą. No to zadam pytanie, które zapewne w tym momencie zadają sobie nasi słuchacze. Po co w takiej gminie aż tyle szkół? Czy nie można ich jakoś spiąć? Czy dzieci nie mogą dojeżdżać do sąsiednich miejscowości? Wiele gmin, wiele samorządów tak rozwiązuje problem demografii. Przypomnę, że wójtem jestem drugą kadencję
I gdy tylko zostałem wybrany na wójta, zacząłem podejmować działania celem zmiany sieci szkół na terenie gminy Zawic, ale akurat zbiegło to się z reformą oświaty, z wygaszaniem gimnazjów i za wiele ruchów nie można było wtedy zrobić. W roku 2016 zaproponowałem nie tworzenie siódmych i ósmych klas we wszystkich szkołach, które z mocy ustawy stawały się szkołami ośmioklasowymi, i zaproponowałem rodzicom, nauczycielom, całemu społeczeństwu, żeby dzieciaki z siódmej i ósmej klasy przyjechały do Zawidza i wtedy nie spowodowałoby to rozdrobnienia, tylko by w siódmej i ósmej klasie powstały klasy około 20-osobowe. Wtedy nie byłoby tego rozdrobnienia. Niestety zmiana ustawy oświatowej nie dawała nam możliwości, żeby podjąć taką uchwałę, gdyż nie przewiduje ona sześcioklasowych. Przewiduje 3-, 4- i 8-klasowe. Moje propozycje dla rodziców, dla społeczeństwa nie znalazły uzasadnienia, chociaż byliśmy bardzo blisko, no i powstały 4, czyli 5 szkół wraz z stowarzyszeniem, 5 szkół podstawowych, 8-klasowych. Gdzie klasy, tak jak pan wspomniał, są kilkuosobowe w związku z tym. Na pewno były szacunki wykonywane, jakie oszczędności generowałoby ograniczenie tych szkół do szkół 6-letnich. Jakie? Jakie to kwoty są? Już w chwili obecnej nietworzenie we wszystkich szkołach siódmej i ósmej klasy. Nie jestem w stanie powiedzieć, jaki był to rząd pieniędzy, jaka to były kwoty, ale na pewno pozwoliłoby nam to jeszcze w takim systemie troszeczkę dłużej przetrwać, lecz nie była to perspektywa zbyt długa, gdyż demografia jest nieubłagana i w styczniu tego roku zaproponowałem Radzie, żebyśmy ograniczyli ilość klas w najmniejszych swoich dwóch szkołach, czyli w Słupi i Wierzewie, do klas 1-3 plus zerówka i przedszkole. Gdyż przewidywałem, że budżet nie udźwignie tego ciężaru, gdy będziemy mieli te wszystkie szkoły w tym pełnym rozmiarze ośmioklasowym. Jednak moje propozycje dla radnych na początku znalazły przychylność, jednak gdy doszło do sesji, uchwała ta nie została przegłosowana. No i nadal pozostajemy z taką samą siecią szkół i z problemem dzisiejszego deficytu finansowego w gminie. Jaką subwencję państwo dostają rocznie na utrzymanie szkół i ile brakuje, ile państwo w tym roku muszą dołożyć z własnego budżetu? Z budżetu państwa otrzymujemy na nasz system szkolnictwa. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy 7 400 000 zł. Z tego budżetu musimy 100% subwencji przekazać do niepublicznej szkoły w Grąbcu. Jest to kwota około 400 tysięcy złotych. Pozostałe środki to środki do naszych szkół. Licząc krótko, żeby ten rok się zamknął, trzeba dołożyć 3,5 miliona złotych plus dowozy, bo nie powiedziałem, że system dowozów w naszej gminie jest zorganizowany dosyć dobrze, gdyż dzieci z całej gminy i nie tylko z gminy dojeżdżają do szkół średnich, które znajdują się w Zawidza, i wszystkie drogi z całej gminy prowadzą właśnie do Zawidza. Więc nie ma tu żadnego problemu, że system dowożenia nie działa. A koszty tego systemu dowożenia to około 1 100 000 200 zł rocznie. 3,5 miliona, ogromna kwota, zabrakło miliona, pół miliona na płace, na wynagrodzenia w listopadzie, pół miliona na wynagrodzenia w grudniu. Zaproponował pan w poprzednim tygodniu radnym pewne przesunięcia w budżecie i wzięcie kredytu, aby były pieniądze na te wynagrodzenia. Większość radnych jednak nie przychyliła się do pana prośby. Jest pewna kuriozalna sytuacja, nie wiadomo co dalej. Dzisiaj miała się odbyć sesja nadzwyczajna, na której miały być podejmowane decyzje. Sesja również się nie odbyła, część radnych na tę sesję nie przyszła. Co dalej? Wiem, że spotkał się pan dzisiaj z przewodniczącą rady. Coś państwo ustalili? Tak, ustaliliśmy. Ja nie chcę mówić w tym momencie o przyczynach, dlaczego ta sesja się nie odbyła. Sesja nadzwyczajna na mój wniosek. Po prostu
nie ma tej sesji. Ustaliliśmy z panią przewodniczącą kolejny termin. Najpierw posiedzenia wszystkich komisji, jest to w dniu 14 listopada o godzinie 9. Następnie termin sesji nadzwyczajnej. Mój wniosek jest złożony już od ostatniej sesji, która też odbyła się w czwartek. I jest już wyterminowana ta kolejna sesja celem wypracowania i znalezienia pieniędzy na oświatę. Przesunięć tych środków z innych działów na płace dla nauczycieli, czego ja samodzielnie nie jestem w stanie zrobić, gdyż wszystkie te zmiany to dyspozycja Rady. Rady gminy, nie wójta. Miejmy nadzieję, że w czwartek wszystko się wyjaśni, a pieniądze wpłyną na konta nauczycieli. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem, a raczej osobą, która gościła mi dzisiaj w urzędzie, jest Dariusz Franczak, wójt gminy Zawidz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Urszula Adamczyk. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Radio 7.